Szanowni Państwo, chciałbym w kilku słowach zachęcić Państwa do podjęcia studiów matematycznych w naszym Instytucie, a przy okazji rozprawić się z pewnymi mitami na temat tych studiów oraz podać na ich temat fakty. Przede wszystkim, Szanowni Państwo, pierwszym mitem jest to, że matematyka to nauka trudna i nudna. To nieprawda. Nasza kadra dydaktyczna, nasi wykładowcy to ludzie o wieloletnim doświadczeniu, w tym doświadczeniu praktycznym. I proszę mi uwierzyć, oni naprawdę potrafią uczyć dobrze i poglądowo. Drugim mitem jest to, że po studiach matematycznych tak naprawdę trudno o atrakcyjną i dobrze płatną pracę. Bo cóż po nich można robić, jak nie uczyć w szkole? To również nieprawda. Od kilku lat obserwujemy, w jaki sposób rozwijają się nowoczesne dziedziny nauki, w których matematyka ma swoje zastosowania. Na tej podstawie opracowaliśmy programy dwóch specjalności, które mamy w ofercie. Są to przede wszystkim ekonomia matematyczna. Tutaj w programie tych studiów oprócz matematyki mamy również ekonomię oraz informatykę. Absolwenci po tej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach finansowych, bankowości, firmach ubezpieczeniowych, urzędach statystycznych i tym podobnych. W trakcie tej specjalności uczymy również, i to na poważnie, rachunkowości. Dzięki temu absolwent może podjąć pracę w biurze rachunkowym, bądź też sam takie biuro rachunkowe sobie tworzyć. Druga specjalność to specjalność informatyczna o nazwie informatyka stosowana. I tutaj, proszę Państwa, stawiamy przede wszystkim na programowanie, na technologie sieciowe oraz na systemy operacyjne. Czyli na to, co jest najważniejsze z punktu widzenia pracodawcy. W trakcie studiów wzmacniamy również pozycję naszych studentów na rynku pracy, oferując im możliwość zdania egzaminów i to egzaminów certyfikowanych przez firmy zewnętrzne. I tutaj mam na myśli takie organizacje jak Java, Red Hat czy też Cisco. Taki zewnętrznie certyfikowany egzamin uwiarygodnia umiejętności studenta w oczach pracodawcy. Biorąc pod uwagę to wszystko, serdecznie zapraszam do podjęcia studiów matematycznych w naszym Instytucie.